Pamiętam, że w jakich nastrojach rozpoczynacie nowy rok i przygotowania do drugiej części sezonu w drugiej lidze? No, patrząc na tabelę, no to na pewno nie są to nastroje, jak to się mówi, bardzo euforyczne. Na pewno jest to okres, jak sama nazwa mówi, przygotowawczy i będziemy robić wszystko, żeby się dobrze do tej rundy rewanżowej przygotować, bo tam na pewno interesuje nas walka o utrzymanie. Żeby tak było, to zespół no, pod względem i motorycznym, i pod względem techniczno-taktycznym musi wyjść, jak to się mówi, na wyższy poziom. W poniedziałek rozpoczęliście przygotowania. Jak będzie wyglądał plan przygotowań Legionowi? To znaczy, chodzi mi o to, jakie okresy będą kiedy realizowane. Na początku na pewno siła, a później bardziej taktyka. Wie pan, musielibyśmy z parę godzin na ten temat rozmawiać. Pokrótce, okres przygotowawczy trwa 2 miesiące. Musimy wszystko zrealizować. Na pewno we wtorek mieliśmy badania wydolnościowe. Na podstawie tych badań mamy informacje, bo już mamy obrobione. Mamy informacje co do poziomu wyjściowego zespołu. Na to zostaje narzucony rytm pracy przede wszystkim pod względem wytrzymałości, pod względem tych wszystkich cech motorycznych, przede wszystkim wytrzymałość czy siła. Natomiast później oczywiście równolegle przygotowujemy też zespół już pod względem techniczno-taktycznym, bo nie może to być oderwane od rzeczywistości, a rzeczywistość jest taka, że chcemy dobrze grać w piłkę. Natomiast im bliżej sezonu charakter pracy troszkę będzie się zmieniał w kierunku mocy, dynamiki i szybkości. Oczywiście cały czas zgrywanie zespołu, bo co by nie powiedzieć, wielu zawodników od nas odeszło z różnych względów i w to miejsce musimy pozyskać nowych zawodników wartościowych, którzy się szybko wkomponują w drużynę, przede wszystkim w to, co ja chcę z zespołem grać i mam nadzieję, że właśnie ten luty to już będzie taki ostatni szlif.